Serdecznie Państwa witam na niecyklicznej konferencji prasowej. Serdecznie witam Was, dziennikarzy. Z naszej strony, oprócz mojego zastępcy Janusza Szczepańskiego, który wczoraj miał problemy osobiste, ale to jak będzie chciał, to powie. To powie, jak nie będzie chciał, to nie powie. Tomek Sujak, pan sołtys i przedstawiciel firmy, dobrze mówię, Petrus, czy? Tak. Firmy Petrus. Nie pamiętam imienia, nazwiska, to pewnie Janusz, gdyby Cię prosił o wprowadzenie tutaj do tego ważnego tematu. Wymieniłem tutaj jeszcze przed konferencją pewną firmę, która jak gdyby odpowiada za realizację szerokopasmowego internetu. Mamy tak zwaną szkieletową, autostratową sieć na terenie gminy Chojnice z pieniędzy unijnych i części Orange wybudowane. I co z tego? I co z tego? Na razie internet szerokopasmowy niestety jest problemem, bolączką na terenie gminy Chojnice. Natomiast bardzo cenimy sobie tutaj inicjatywy firmy Petrus, właścicieli państwa Granowskich i jego współpracowników w temacie podjęcia konkretnych działań, no przede wszystkim służących naszej społeczności. Natomiast o kompleksowej ofercie tutaj przedstawiciel tej firmy państwu powie. Natomiast przy opieszałości działań monopolisty w Polsce Orange, myślę, że to tutaj może być świetna forma współpracy na linii wymieniona firma a samorząd gminy Chojnice, ale z myślą o naszych mieszkańcach, tak? Oczywiście firma też nie jest instytucją charytatywną, kieruje się rachunkiem ekonomicznym. A od czego i od kogo ten rachunek ekonomiczny zależy, to tutaj pewnie Pan też powie. Jest duże zainteresowanie na dzisiaj tą ofertą. W tej chwili firma już realizuje pewne swoje przedsięwzięcia we współpracy z Orange, tak, bo musicie te łącza, czy jak to się zowie, od nich wydzierżawiać. Wiem, że w tej chwili realizujecie już swoje pomysły biznesowe w miejscowości Charzykowy. W kolejce czekają piękne, świetnie rozwijające się Chojniczki. Stąd tutaj wizyta naszego sołtysa Tomka Sujaka, który z tą branżą pośrednio też jest trochę pożeniony, bo pana Tomka Sujaka można spotkać na co dzień w Carrefourze, tak, w stoisku T-Mobile, tak? W stoisku T-Mobile. Mocno tutaj też w tę inicjatywę angażuje się były sołtys Chojniczek, obecny wicewójt Janusz Szczepański. Janusz, gdybyś ewentualnie chciał tytułem wprowadzenia tutaj coś dopowiedzieć. Pan wójt tak prowadził w temat, że myślę, że go wyczerpał, tak szczerze mówiąc. Natomiast dodam tylko... Czasami tak wójt powie głupio, że trudno potem to dalej komentować, nie? Nie, myślę, że tutaj sedno sprawy już zostało przedstawione, natomiast ten pierwszy etap programu operacyjnego Polska Cyfrowa, o którym Pan Wójt wspomniał, który się zakończył jakiś czas temu, faktycznie doprowadził do wybudowania sieci szkieletowej. Ona idzie u nas w gminie zasadniczo wzdłuż dróg powiatowych. Z tej okazji zostały też wykonane przyłącza do niektórych budynków użyteczności publicznej. Między innymi do naszych szkół na terenie gminy. Natomiast niewielu innych mieszkańców mogło skorzystać na podstawie tego projektu z przyłączy do swoich domów. Bliżej nieokreślonym kluczem Orange Światłowód, który wykonywał tę inwestycję, wybierał pewne lokalizacje. Z tego co wiem, około 130-140 gospodarstw domowych zostało włączonych do tej sieci światłowodowej. Niewiele więcej jeszcze może to zrobić, ze względu na to, że ten program już się zakończył. Gro miejscowości i sporo mieszkańców, mamy dodatni przyrost demograficzny, mamy też dodatni wskaźnik migracji z terenu miasta, zwłaszcza do tych naszych okolicznych miejscowości, najbliższych. Chojniczki, Lichnowy, Charzykowy, pewnie najbliżej. Przeprowadzają się do gminy najczęściej osoby w wieku produkcyjnym, produkcyjnym, reprodukcyjnym. Chciałem uniknąć tego słowa, ale chyba faktycznie tak to jest fachowy termin. W dzisiejszych czasach dużo pracujemy w domach. Myślę, że stąd wynika taka specyficzna sprawa, że mimo, że jesteśmy gminą wiejską, tak można powiedzieć, gminy wiejskie często kojarzą z środowiskiem rolniczym, które może nie do końca z cyfryzacji korzysta na co dzień,
Natomiast faktycznie jest duże, duże zapotrzebowanie od naszych mieszkańców na to, żeby stabilna sieć internetowa, najlepiej, żeby to był światłowód, zaistniała u nas. Liczne głosy mieszkańców na zebraniach wiejskich, nie tylko zresztą w tych najbliższych miejscowościach, liczne inicjatywy mieszkańców w ostatnim roku, w ostatnich dwóch latach, kilka interpelacji naszych radnych. Tutaj pragnę przypomnieć pana Roberta Piesika, który też tutaj... Wąskie gardło rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Chojnice w tej chwili. To jest wąskie gardło. To wszystko sprawia, że szukamy jakichś takich rozwiązań. No nie do końca my jako gmina jesteśmy w stanie wybudować, tak? Powiedzmy, do każdego domu sieć światłowodową, tego są prywatne firmy. No, nie ma co kryć. Natomiast możemy stwarzać ten dobry klimat, tak jak pan wójt często wspomina. I ten dobry klimat stwarzamy pewnie na różnych frontach. Mówiliśmy tutaj o sieci, rozwoju sieci gazowej. Dzisiaj no, to jest taki moment, kiedy chcemy ten dobry klimat w pewnym sensie zainicjować, sugerując taką współpracę czy rozszerzenie współpracy tutaj z zaproszonym dzisiaj gościem. Na zebraniach wiejskich w Karzykowach i Chojniczkach ten temat został szczególnie zaakcentowany. Pewnie dlatego, że to są dwie największe miejscowości u nas w gminie. Nie dlatego, że... Też Lichnowy są mocno zainteresowane. Oczywiście. Lichnowy, pewnie te okoliczne mniejsze miejscowości, ale te najbliżej Chojnic to są miejscowości, w których najłatwiej byłoby pewnie tutaj potencjalnemu inwestorowi gdzieś tam ogarnąć. Na tych zebraniach wiejskich też ten temat został z mieszkańcami omówiony. Skutkiem tych zachęt i przedstawienia takiej, nie wiem, wstępnej oferty stało się zebranie przez pana sołtysa w Koniczkach na przykład. W Karzykowach ten proces też trwa, natomiast tutaj już jesteśmy jakby po tym momencie. Mamy pewne deklaracje mieszkańców. Mieszkańcy prosili, żeby przekazać ich dane adresowe, tak, powiedzmy, czy telefon odpowiednim firmom. Czy to będzie firma Petrus, tak jak tutaj dzisiaj chcemy zaproponować, czy nie wiem, tak. Oczywiście my tutaj nie stoimy na stanowisku, żeby którąś z firm tutaj jakiś priorytet nadawać. Oczywiście dla nas najważniejsze jest to, żeby w domach naszych mieszkańców był światłowód. Natomiast jesteśmy gotowi te informacje przekazać, czyli pomóc oszacować, czy to się opłaca zwyczajnie w sieci. I stąd tutaj dzisiaj zaproszony nasz gość, jeden, no tutaj pan sołtys jest bardziej już gospodarz niż gość. Chcielibyśmy poprosić tutaj pana o dwa słowa komentarza, czy faktycznie ten temat w Karzykowach się odbywa, czy nie, bo tutaj też nie wszyscy nasi mieszkańcy wiedzą. Chcielibyśmy państwa też o ewentualnie przekazanie takiej informacji, co już jest możliwe do zrobienia, w jakim zakresie mogą współpracować z firmą Petrus. Dokładnie, ewentualnie, jeżeli pan by powiedział coś odnośnie ewentualnych warunków przyłączenia do tej sieci, bo wiem, że też to może być dla naszych mieszkańców dzisiaj ważne. Tak, w związku z tym, że mieliśmy sporo zapytań od potencjalnych klientów no, z miejscowości ościennych wokół Chojnic, między innymi Karzykowy, Chojniczki. Na tym etapie jesteśmy już w trakcie realizacji inwestycji w miejscowości Karzykowy. Przyłączamy już tam klientów. No, na początek rozpoczęliśmy inwestycje do budynków wielorodzinnych, natomiast docelowo planujemy zrealizowanie inwestycji w większej części Karzykowy, czyli też do budynków jednorodzinnych. Jesteśmy akurat na etapie zbierania informacji od potencjalnie zainteresowanych mieszkańców. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o miejscowość Chojniczki, również mieliśmy dosyć duże zainteresowanie. Mieliśmy zapytania od potencjalnych klientów dotyczące możliwości przyłączenia usług telekomunikacyjnych. No, jesteśmy znaną na rynku firmą lokalną, telekomunikacyjną, świadczymy usługi dostępu do internetu światłowodowego, jak również telewizji. Kilka lat temu wzbogaciliśmy naszą ofertę również o usługi telefonii komórkowej. No, świadczymy kompleksowe usługi dla mieszkańców Chojnicy, nie tylko, tak, bo również świadczymy usługi w miejscowościach m.in. Czersk, Bytów, Człuchów, miastko Koczała, jak również kilka miejscowości ościennych. Cóż mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o koszty przyłącza dla mieszkańców Chojniczek, będzie to między innymi zależne od tego, jaką ilość
jaka potencjalna ilość klientów będzie zainteresowana naszymi usługami. Chyba każdy dom, z tego co słyszałem. Tak, z tego co wiem, to tutaj pan Tomasz mówił, że no dosyć dużo deklaracji udało się zebrać, tak? Sporo ludzi jest zainteresowanych. One są, tak? Tak, sporo ludzi jest zainteresowanych przyłączeniem do naszej sieci. Po otrzymaniu, powiedzmy, tych deklaracji będziemy weryfikować, z jakich adresów, powiedzmy, z jakich ulic jest najwięcej osób zainteresowanych. No i powiedzmy, inwestycja rozpocznie się od kierunków, od ulic, no, gdzie jest najwięcej zainteresowanych, tak, gdzie najbardziej ludzie chcą przyłączyć się do naszej sieci. Wstępnie mogę powiedzieć tyle, że powiedzmy taka kompleksowa oferta, gdzie można skorzystać z wszystkich czterech usług, czyli telewizja, internet, telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna, rozpoczynają się u nas już od kwoty 69,99. No, wszelkie szczegóły oferty można na naszej stronie petrus.pl zapoznać się. Czyli oferta jest dosyć szeroka, internet szerokopasmowy, telewizja kablowa, telefonia komórkowa, tak? Tak, mamy kompleksową ofertę, świadczymy wszystkie cztery usługi. Tutaj w tym waszym folderze, tak, w tym prospekcie promocyjnym te wartości tam są wymienione, tak? Tak, to wszystko tutaj razem z tymi deklaracjami potencjalni klienci, mieszkańcy Chojniczek otrzymali również. Bo tam jest jak gdyby taki tak zwany abonament miesięczny, tak. Ile za jaką usługę trzeba wam płacić, ale jaki jest koszt tak zwanego przyłączenia Jana Kowalskiego, na przykład w Chojniczkach czy w Charzykowach, bo to zależy od ilości chętnych, tak? Od tak, długości. To będzie zależało od ilości chętnych, mniej więcej, no będziemy to rozbijać po prostu na całkowity koszt inwestycji i wtedy w zależności od ilości mieszkańców, która będzie się decydowała. Mhm. Bo tu, z tego co ja wiem, jeśli chodzi o Wasze inwestycje w Charzykowach, to macie wydzierżawione jakieś łącze szerokopasmowe do Charzyków, natomiast już później naszą siecią. Ja mam do Pana takie pytanie jako laik w tym zakresie. No ta autostrada szerokopasmowego internetu została rozprowadzona po terenie całej gminy. No na przykład mamy te szafy sterownicze, czy jak to tam się zowie, nie jestem fachowcem, i w Lichnowach, i w Ogorzynach, i w Swornegaciach. Czyli rozumiem, że nie trzeba do Swornegaci ciągnąć jakiegoś łącza światłowodowego, kiedy ten światłowód już jest w Swornegaciach, tylko kwestia ewentualnie dogadania się Czyli jeśli byłoby dużo chętnych w Swornegaciach na przykład, tak, to tam też jest taka możliwość, tak? Czy to nie kwestia odległości, teraz o Chojnicy nie ma żadnego znaczenia tutaj? Nie ma, już w dzisiejszych czasach to już nie ma takiego znaczenia. Mogę tyle wspomnieć, że będziemy przymierzali się również do weryfikacji potencjalnych zainteresowanych w miejscowości Lichnowy, bo też mamy coraz więcej zapytań po prostu z tej miejscowości i rozważamy możliwość zweryfikowania, jakby wyglądało zainteresowanie. Bardzo się cenimy tą Waszą inicjatywę, bo najpierw te najbliższe miejscowości naokoło Chojnic, tak? Pewnie za chwileczkę Klawkowo, Korianty, tutaj Kłodawa, pewnie te podchojnickie miejscowości. Pewnie ludzie czekają na taką po prostu ofertę. Telewizja kablowa jest też fajną ofertą, ale myślę, że właśnie ten internet szerokopasmowy, tak? To jest dosyć istotne, co to kolega Wojciech Szczepański powiedział. Dzisiaj wielu ludzi pracuje po prostu w domach, tak? I to jest bardzo istotne. Mamy tutaj bardzo aktywnego, sympatycznego sołtysa sołectwa Chojniczki, Tomasz Sojak. Tomku, jak działania w Chojniczkach przebiegają, na jakim etapie jesteście? Bo niektóre sołectwa, jak na przykład Lichnowy, sobie życzyły, żeby zorganizować specjalne spotkanie tematyczne. Powiecie, nie wszyscy przychodzą na zebrania wiejskie. Jak to sołtys Lichnow powiedział, tam już wszyscy mają zrobione, już nie przychodzą na zebranie wiejskie. Jeśli ludzie czegoś oczekują, potrzebują, to przychodzą. Jeśli na przykład byłoby zorganizowane spotkanie tematyczne w temacie waszej oferty, to myślę, że w Lichnowach nie byłoby 60 czy tam 50 osób na sali, a może nawet 150 czy 200, tak? Także ludzie też czekają na taką, ja nie wiem, czy jest taka potrzeba zorganizowania takiego spotkania merytorycznego, tematycznego w Chojniczkach. Nie wiem, bo tutaj pan sołtys za chwileczkę nam pewnie powie o działaniach, które już podjął z mieszkańcami, z Radą Sołecką. Bardzo proszę, panie Tomku. Bardzo miło się z państwem spotkać. Powiem szczerze, ja wykorzystałem okazję, która w miesiącu lutym przypadała jak co roku, czyli dostarczanie korespondencji urzędowej, czyli opłaty, podatki i śmieci. I przy tej okazji, odwiedzając naszych mieszkańców, też właśnie zbierałem takie deklaracje dotyczące chęci podłączenia światłowodu.
Aktualnie w Chojniczkach właśnie, tak jak zastępca wójta wspomniał, jest ta autostrada, jest ten światłowód rozciągnięty wzdłuż ulicy Chojnickiej i tam możliwych do podpięcia jest 12 adresów. Na całe Chojniczki, gdzie jest powiedzmy około 1600 mieszkańców, zamieszkałych. Tam mamy dokumentację oranż, tam mamy dokumentację oranż. Tak, jest 12 adresów możliwych do podpięcia światłowodu. Reszta osiedli czekała cierpliwie, były różne programy, o których już była mowa i te programy były do tej pory dostępne do wglądu na stronach ministerialnych. Na stronie UKE była informacja w miesiącu wrześniu i w miesiącu październiku, że część Chojniczek będzie podpięta do tego światłowodu. Jak zaczęliśmy zabiegać o to, żeby nie co drugi dom, czy też losowo wybrany dom był podłączony do tego światłowodu, nagle w listopadzie wszystkie te informacje ze strony ministerstwa zniknęły. No i to było takim głównym czynnikiem, które można powiedzieć podpaliło nas do tego, żeby zadziałać w tym temacie. No i próbowaliśmy tutaj też za pośrednictwem pana wójta, zabiegaliśmy o spotkanie właśnie z przedstawicielami. I znaczący pracownik Radia Weekend. Też. Zabiegaliśmy o spotkanie z przedstawicielami Orange. Do tego spotkania do dnia dzisiejszego jeszcze nie doszło. Natomiast właśnie naprzeciw wyszła firma Petrus, która jak można powiedzieć bardzo zainteresowała się tematem i od pierwszej chwili była gotowa do inwestycji w Chojniczkach. Ja odwiedzając mieszkańców, można powiedzieć, że blisko w każdym domu, jeśli ktoś nie był od razu, jak usłyszał słowo światłowód, zainteresowany tematem, to po dłuższej chwili rozmowy, gdzie przedstawiłem wszelkie plusy płynące z tego, że światłowód będzie podłączony, że będzie możliwa telewizja internetowa do obejrzenia. Będzie można na przykład, jeżeli będzie to Petrus, będzie można wszystkie kanały telewizji kablowej wówczas oglądać, ale też w wielu przypadkach niektórzy mieszkańcy mają problem z zasięgiem komórkowym, a ten internet w dzisiejszych czasach też pozwala właśnie rozwiązać ten problem, ponieważ telefony mają taką funkcję jak Wi-Fi calling, więc jak ktoś ma problem z łączem komórkowym, tą funkcję w telefonie włącza i wówczas problem w miejscu zamieszkania ustępuje. A są czasem takie miejsca w Chojniczkach, gdzie faktycznie kłopot z tym zasięgiem komórkowym również mimo wszystko występuje, więc to by ten problem rozwiązało. Ja tutaj odwiedzając mieszkańców zebrałem, no mogę powiedzieć śmiało, 290 deklaracji od osób chętnych faktycznie na to przyłącze światłowodowe. Także myślę, że to jest taki argument, którego nie da się podważyć dla celowości tego typu inwestycji. Dziękuję. Mogę jeszcze jedynie dodać, że no jeżeli będziemy wykonywali inwestycje, to nawet gdyby ktoś na chwilę obecną nie decydował się na podłączenie, to i tak powiedzmy pod jego posesją do granicy działki będzie po prostu przyłącze zostawione, także czy on się zdecyduje powiedzmy tam za 3 miesiące czy za pół roku, jeżeli ma umowę jeszcze z innym operatorem, to jak najbardziej będzie mógł skorzystać z takiego przyłącza, jeżeli od razu nie będzie się decydował na to. No to jest akurat bardzo fajne, no bo w wielu przypadkach jak do tej pory światłowód biegł i ktoś nie chciał, no to w późniejszym terminie też nie miał możliwości. Już nie było takiej możliwości. Dokładnie. Nie, u nas takiej opcji nie będzie. Jeżeli nawet ktoś się nie będzie decydował, tak jak mówiłem, to... Czy zgodnie z prawem budowlanym trzeba robić kompleksową dokumentację? Tak, bo projekt i tak obejmuje, dokładnie tak, projekt i tak obejmuje całość, cały zakres, także to no nie ma celowości. Kreseczki, potencjalne, dokładnie tak. To już nie robi. Dokładnie tak. Myślę, panie wójcie, że też stworzeniem takiego dobrego klimatu będzie ewentualnie tutaj deklaracja współpracy w temacie pewnych uzgodnień, prawda? W naszych gminnych drogach ta instalacja będzie, więc jeżeli będziecie Państwo oczekiwać jakiejś naszej tutaj pomocy, to oczywiście jesteśmy też otwarci jako zarządca. Często firmy kierują się rachunkiem ekonomicznym, często, głównie, tak? Przy rachunkiem ekonomicznym przede wszystkim. W związku z tym przypominam tylko, że Polska Spółka Gazowa od lat jest przez samorząd gminy Chojnice zwolniona z płacenia podatku 2% wartości budowli urządzeń. Oprócz tego są jeszcze tak zwane opłaty za zajęcie na przykład pasa drogowego, tak zwane stałe. I tutaj na spotkaniu wstępnym w moim gabinecie też tutaj złożyliśmy deklarację pod adresem firmy, że widząc tutaj problem, czy aspekt społeczny tego, że przedsięwzięcia, a także gospodarcze, gro dzisiaj naszych mieszkańców pracuje w domu, z domu, tak? Stąd między innymi też tutaj deklarujemy daleko idącą wolę, daleko idącej współpracy, bo jeśli nawet jakieś opłaty będą musiały zaistnieć, no to przepraszam, ale Rada Gminy ma cegiełki, tak?
od grosza do iluś, tak? Gdyby Parzykowi Chojniczki rozpoczynały się, kończyły na gminie Chojnice, to można powiedzieć tak, no tutaj biznesowo w tej chwili firma zainwestuje, zrobimy swoje. No przepraszam, mamy 60 miejscowości. My chcemy zaprosić do zainteresowania się poprzez firmę, czy firmy, kolejnymi naszymi miejscowościami, tak? Chcemy, żeby ten problem braku dostępu do internetu szerokopasmowego, telewizji kablowej, innych usług, tak, telekomunikacyjnych, żeby po prostu był rozwiązany. Tak troszeczkę żartuję, że dzisiaj pan sołtys Chojniczek to masz podstawowy problem, że nie ma tego właściwie łączności, nie ma internetu szerokopasmowego, ale jak będzie teraz ten internet, to wtedy będziemy od razu inne problemy, setki inne. Jak się mogą do pana sołtysa dodzwonić, to ma swoje też plusy, no nie? Jak będą mogli na to, ale to oczywiście sobie żartujemy w tej chwili. Jaki jest dalszy tok postępowania w tej chwili, nasz szanowny gościu? Czy w tej chwili, jak już wiemy, że jest 260 deklaracji, czy będziecie chcieli zorganizować we współpracy tutaj z panem sołtysem jakieś spotkanie w Chojniczkach jeszcze, czy raczej już widzicie, że jednak wejdziecie tam w układ projektowany? No przeanalizujemy dokładnie, bo większość mieszkańców widać, że no jest jednak zainteresowana, czyli tutaj no po przeanalizowaniu dokładnych, powiedzmy, adresów lokalizacji, gdzie wstępnie byśmy realizowali inwestycje, no będziemy na pewno z panem Tomaszem kontaktowali się i kwestia, czy jeszcze jakieś spotkanie, powiedzmy, z mieszkańcami będziemy lokalnie umawiać, czy już tutaj po prostu będziemy im tą inwestycję rozpoczynać. No na pewno mieszkańcy czekają też na taką podstawową informację. Jeśli w tym prospekcie macie tak zwany cennik zaproponowany, ile za jaką usługę, to pewnie czekają, kiedy już będziecie realizowali tę inwestycję w Chojniczkach, może w przyszłym roku, może w tym roku, czy raczej to się nie da? Na kwestię uzyskania jeszcze zgód branżowych, tak jak tutaj uda się zaprojektować, tak wiadomo, że musimy zaprojektować, uzyskać wszelkie zgody branżowe, to też wiadomo, troszeczkę czasu, czasu zajmuje, tak. Okej. Natomiast mieszkańcy pewnie oczekują, ja wiem, że pan na to pytanie wprost nie odpowie, no ile to przyłącze może kosztować? Czy to jest 2000, czy to jest 5000, czy to jest 500 zł, bo stały abonament to rozumiemy, tak? Natomiast to oczywiście jak jest telekomunikacja, chyba się nic nie płaci za przyłącze, tak? No tak, tylko że nie idzie się doczekać, tak? Czy się płaci coś? Chyba nie. Nie, to no tak, za każde przyłącze jakieś opłaty są pobierane. No tyle mogę powiedzieć u nas, że no mniej więcej szacunkowo będzie to kwestia, no, kwestia kilkuset złotych. Tak? No, ilu? Kilkuset złotych. Kilkuset złotych. Ja z ramienia swojej branży no, wiem, jak to też wygląda. No faktycznie to zawsze to się wiąże z kosztami. Nie? Natomiast no, nie ukrywam, że gdyby jeszcze inne firmy były zainteresowane inwestycją w Chojniczkach, z mojego biznesowego punktu widzenia byłoby lepiej, ale no, dobro mieszkańców tutaj nadrzędne, więc tutaj skoro mamy lokalną firmę, która chce zainwestować w Chojniczki, chce ten światłowód po naszej miejscowości rozprowadzić, no to tutaj no, kwestia nie podlega dyskusji. Nie? No wiadomo, są mniej więcej ceny rynkowe takie, tak? No, tak jest. Przy takim zainteresowaniu to też wiadomo, że troszeczkę inaczej się rozkłada takie. Taka inwestycja, co innego, gdyby powiedzmy tam 10-20 osób było zainteresowanych, a co innego, jeżeli jest to kwestia kilkuset osób, tak? To całkowicie inaczej wtedy wygląda, całkowicie inna kalkulacja jest. Też aktualnie no, budują się w Chojniczkach, jest już jeden zamieszkały budynek wielorodzinny, kolejny się buduje, zaraz obok niego ma powstać kolejny, więc to też będzie wówczas zwiększało ilość osób potencjalnie zainteresowanych. Dokładnie, dokładnie tak. Czyli Michał, najpierw ten projekt uzgodnienia branżowe, jak to długo może potrwać? No kwestia uzyskania wszelkich zgód branżowych z praktycznego punktu to tak wychodzi maksymalnie do pół roku, tak. A Harzykowy już kompleksowo projektujecie, czy jeszcze nie? Harzykowy jest realizowany w tym momencie tam inwestycja do budynków wielorodzinnych. Część budynków już mamy podłączone, natomiast do drugiej części jest Mikołaja Rejk macie podłączone. Już jest podłączone. Już mamy kablówkę, tak? Tak, już kablówkę, światłowód jest już dostępny w mieszkaniu, tak, także każdy może korzystać z naszych usług. Na tą chwilę jesteśmy na etapie inwestycji na ulicy Turystycznej. Również ten kontrowersyjny apartamentowiec przy plaży też już ma wasze łącze? Jest w trakcie realizacji, już jesteśmy praktycznie pod budynkiem. Słyszę głosy, że zaczyna ładnie wyglądać. Dawno go nie widziałem. Natomiast w dalszej części będzie to
inwestycje do budynków jednorodzinnych. Mamy co chwilę zapytania. Na bazie LOKU, tam był inwestorem Maciej Trzybiatowski, tak? Tak, tak, dokładnie tak. Tam też już jesteście? Tak, tam już jesteśmy, mamy też zapytania. No jak już tam jesteście, to wiecie, rozprowadzenie po tej zawodowej jednorodzinnej, to tam... Tak, bo no, widzimy... Wszystko projektów. Dokładnie projektów. Tak, dokładnie tak. Natomiast widzimy, że no, im więcej osób podłączamy, tym z kolejnych ulic po prostu pojawiają się zapytania. Mój wywiad donosi, że chcecie dobrze żyć z kościołem i plebania ma gratis. Dobrze? Mówię? Takie promocje właśnie mamy. Urządzenia. Macie urządzenia, nie? Tak, tam. Są tam nasze urządzenia, niedaleko plebanii. Dokładnie. Ja może dopytam jeszcze, jeżeli chodzi o kwestię taką czysto techniczną, to zawsze jest, nie wiem, kopany, można powiedzieć, przysłowiowy rów i faktycznie jest układany światowo, czy przeciski też są? Przyciski również, no bo niektóre, w niektórych miejscach faktycznie wychodzi to korzystniej po prostu realizacja takiego przycisku i powiedzmy odkrycie co jakiś czas po prostu. Natomiast no tam, gdzie nie ma chodnika, na przykład w chojniczkach, tak, to pewnie z jednej strony pójdziecie, a potem przyciski pewnie do przełączenia. Tak, dokładnie, dokładnie. No nie warto rozbierać, powiedzmy, co chwilę ulic, lepiej zrobić to, zrealizować przyciskiem. Super. Temat bardzo ważny, stąd więc pozwoliliśmy sobie zaprosić firmę, nie dlatego, żeby ją promować, tylko dlatego, żeby po prostu szukać tutaj takich fajnych partnerskich rozwiązań z myślą o naszych mieszkańcach. Pytania naszych dziennikarzy do naszego gościa. Nie chciałbym pana Sutysa, ale z innej bardzo proszę. Beczki. Kojarzy mi się pan także z lampami solarnymi. Jak się sprawują te, które już tam stoją i czy mają tam pomysł na rozwój? No aktualnie tej sieci, że tak powiem. Pomysł na rozwój jest jak najbardziej, bo takich miejsc niedoświetlonych jest całe mnóstwo i to budzi przede wszystkim często zapytanie ze strony mieszkańców, którzy swoje dzieci popołudniami zimowymi bądź też rankami posyłają do szkoły, bądź też te dzieciaki spacerują po tych naszych chojniczkowych ulicach i po południu jest bardzo fajnie w tych zimowych miesiącach, bo one ładnie świecą, ładnie się rozświetlają. Brakuje troszkę, te lampy, które aktualnie mamy, brakuje troszeczkę tego czasu porannego, żeby one doświetliły. Jeżeli one byłyby wyłączane, tak jak w tej chwili gminne lampy są między 23 a 5 rano, to by idealnie problem rozwiązało, tylko ten model lampy, który mamy na próbę zainstalowany, on tej funkcji nie posiada. Posiada tę funkcję model wyższy. No i nad tymi prawdopodobnie będziemy się zastanawiali, natomiast co do dalszych planów zakupowych, to czekamy za interpretacją starostwa co do pozwolenia, czy może to być na zgłoszenie, czy na pozwolenie. Wiem, że w tej chwili trwają rozmowy i czekamy na finał tych rozmów i wówczas będziemy decydować o tym, gdzie to tak chcielibyśmy sprawiedliwie rozdzielić na każdym z osiedli po dwie, żeby na dzień dzisiejszy były. W dalszym czasie później będziemy kolejne lampy dokładać, tak żeby faktycznie te newralgiczne punkty były doświetlone, żeby wszędzie było bezpiecznie. Poprosimy. Ale czy właśnie prosi o upewnienie, czy starostwo pięknie? Poprosiliśmy Słoneczko, żeby coraz więcej nam doświetlało gminy. Poczekajcie za chwileczkę, nie będzie problemu z porannym doświetleniem, oczywiście sobie żartujemy. Wczoraj miałem spotkanie z panem starostą, ale w innych tematach. W poniedzieli znowu się spotykamy, kolejne tematy analizujemy, omawiamy, różne wspólne tematy, choćby alternatywne źródło zasilania w ciepło naszych tutaj budynków. Miasto, miałem spotkanie z panem burmistrzem wczoraj w ratuszu, zdecydowało się na pompę cieplną, tak, połączone z termomodernizacją. Nie dopytywałem się, że na ramy czasowe, no termomodernizacja to na pewno nie ocieplanie budynku pięknego ratuszu chyba neogotyckiego, tak, ale termomodernizacja, nie wiem, docieplanie od zewnątrz, tak, ale tam kompleksowo ma być audyt zrobiony i natomiast tutaj pan starosta też rozważa pompę cieplną. Oczywiście myślał jeszcze o odwiertach na naszym parkingu. Technologia w pompach cieplnych idzie tak do przodu, że dzisiaj raczej nie stosuje się już odwiertów doziemnych. Tak zwane pompy cieplne powietrzne są w tej chwili tak wydajne, że o tym myślimy. Stąd między innymi spotkamy się tutaj z panem starostą, z jakimiś specjalistami, uzgodnimy, czy lepiej nam tutaj stworzyć jedną dużą wspólną pompę cieplną, bo dzisiaj mamy jedno przyłącze gazowe i rozliczamy się powierzchnią, tak?
Gdzieś 1/3 powierzchni grzewczej to jest urząd gminy, 2/3 powierzchni grzewczej to jest starostwo. Oczywiście ten skok cenowy 400-500% tak samo nas dotyczy jak ratusza. Dzisiaj pan burmistrz miał rozmawiać w temacie renegocjowania tej umowy lub zerwania tej umowy. Zerwania tej umowy oczywiście trzeba też przeanalizować skutki finansowe zapłacenia kary. No pewnie przeczekamy jeszcze miesiąc z ogrzewaniem, a potem no, już od maja no, pożegnamy się najwyżej z tym ogrzewaniem, tak żeby na kolejny sezon grzewczy mieć tutaj inne źródło ciepła, tańsze. Pompy cieplne w tej chwili już większej mocy są wszędzie powszechnie stosowane. Poza tym, jeśli w ramach ZIT-u, Zintegrowanego Obszaru Terytorialnego, w kolejnym rozdaniu środków unijnych mówi się, że mamy określone tutaj dziesiątki milionów na OZE, to dotyczy wszystkich członków tego ZIT-u, czyli dwóch starostw, Czuchów, Chojnice, dwóch miast i dwóch gmin, tak zwanych obwarzankowych, tak? Gmina Czuchów, gmina Chojnice i miasto Czuchów i miasto Chojnice. I tam jak gdyby w ramach tego ZIT-u, mamy pewne środki przydzielone. Oczywiście inne samorządy powiatów będą występować w formule konkursowej, tak? Prowadzonych przez Urząd Marszałkowski, natomiast w ramach ZIT-u jak gdyby pewna pula pieniędzy już rozdzielona na te obszary zintegrowane. I tutaj gros środków idzie na OZE, czyli optymalizacja oświetlenia ulicznego, drogowego, a więc sodówki to już będzie historia, wszędzie LED-owe. No i w ramach tych środków możemy po prostu instalować pompy cieplne. Poziom dofinansowania 85%. Musimy przeanalizować, czy to ma być jedna pompa cieplna, czy rozdzielamy tutaj nasz system grzewczy. Muszą nam fachowcy doradzić, jakie rozwiązanie po prostu lepsze znaleźć. Natomiast wracając do pańskiego pytania, na Naradzie Sołtysu w Lichnowach, na którym pan też był obecny, był temat, czy lampy solarne muszą mieć pozwolenie na budowę. Jak pozwolenie na budowę, czy projektujemy 3 km oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Chojnickiej w Chojniczkach, czy jedną lampę? Ta sama procedura, tak? Ta sama procedura. Mniej podkładów geodezyjnych, tak? W związku z tym tworzenie projektu dla jednej lampy solarnej uważamy, że jest przesadą. Różnie interpretują to starostwa. Na razie bez zgłoszenia, bez pozwolenia mamy 3 lampy solarne. Jedno w Lichnowach, są zadowoleni. I nie, tutaj my się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie boimy, dlatego że są różne interpretacje prawne. Dlatego dopiero o tym mówię, że kolejnym spotkaniem w przyszłym tygodniu z udziałem wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, zarazem radcy prawnego Mateusza Łangowskiego, radcy prawnego Urzędu Gminy, ma przygotowaną interpretację prawną, które mówią, że nie trzeba pozwolenia na budowę. Natomiast starostwo, czy pan starosta Marek Szczepański stoi na stanowisku, że jeśli my przedłożymy interpretacje prawne, że nie trzeba, absolutnie oni nie są po to, żeby coś blokować, przeszkadzać, tylko postępować zgodnie z literą prawa oczywiście. Stąd między innymi to spotkanie w najbliższym tygodniu ma jak gdyby, oczywiście na pewno będzie dyrektor Wydziału Budownictwa Architektury, tak, pan Tadeusz Walczak, bo to przecież on za te kwestie odpowiada. Także tą kwestię chcemy dogłębnie wyjaśnić i wtedy, jeśli będzie już jednoznaczna interpretacja, to już na zebraniach wiejskich były uchwały zebrań wiejskich o zakupie na przykład 6 lamp solarnych w sołectwie Nierzychowice. Z tego co ja wiem, sołectwo Chojniczki też czeka na taką decyzję, bo wtedy też mają plany zakupu kolejnych lamp solarnych. Oczywiście jeśli zainteresowanie będzie duże, no to wtedy jeśli przekroczymy ten próg 30 000 euro, no to wtedy będziemy musieli robić przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Tak? Z tym, że oczywiście bardzo jest też istotne to, co tutaj pan sołtys Tomak sobie powiedział, jakie przyjmujemy parametry. Czy parametry takie, że lampa się świeci do wyczerpania, w kolejnym dniu się naładuje, ale na rano brakuje tego prądu teraz, tak?
na rano, od 5 rano, czy ewentualnie już z takim sterowaniem, że lampa się świeci od 20, do 23 i od 5 się załącza. To są jedyne lampy dzisiaj w gminie, które się świecą w nocy, te solarne, no tak na marginesie. Natomiast oczywiście na ostatniej sesji Rady Gminy widzę, że też niektórzy z Was obserwujecie naszą sesję, choćby przez Wasze komentarze potem, czy Wasze informacje, choćby okej, cieszymy się. Oczywiście zaraz też mamy telefony, co tam wójt powiedział, a dlaczego wójt tak powiedział. Też mamy komentarze ze strony naszych mieszkańców i dobrze. Muszę Państwu powiedzieć, że temu pokoleniu starszemu, nie chcę powiedzieć czy 50+, czy 60+, brakuje czasu chodzić. Brakuje bardzo czasu chodzić. Tutaj też Pan kolega Janusz Szczepański ma też jakąś inicjatywę, ale to pewnie jeszcze za szybko, żeby na ten temat dzisiaj powiedzieć. Ale wracając do oświetlenia. Mamy 1800 lamp oświetleniowych ulicznych. Około 900 jest naszą własnością, 900 jest Enei oświetlenie. To 1800 lamp jest sterowane przez 120 systemów sterowniczych, tak zwanych szafek sterowniczych. I każdy system ma swój licznik poboru prądu. Czyli zwróćcie Państwo uwagę, ten 1800 podzielić przez to 120, to już nam daje, że na jeden obwód ile tam wychodzi? Około 15-16 lamp, tak? Około 15-16 lamp, tak średnio. Ale są obwody, gdzie są tylko 3 lampy. Czyli same koszty utrzymania stałego tej szafki, licznika, to są tak zwane stałe opłaty, są wyższe niż zużycie energii w tym obwodzie. Natomiast jest troszeczkę jeszcze bałaganu, bo cała Polska się rzuciła na to, lub prawie cała Polska. Nie robiłem analizy, ile gmin poszło w nasze ślady lub my poszliśmy w ślady innych, bo tutaj nie chodzi o kolejność. Niektóre samorządy podjęły decyzję o wyłączeniu co drugiej lampy i świeci się całą noc. Tu Hola, miasto i gminy, tak? O tym też mówię, w przypadku miast wyłączenie całkowite, no to tak, to jest inny jak gdyby problem, dylemat troszeczkę. Trochę żartuję. Najwięcej włamań to jest do banków. Na wsi my nie mamy banku. Dlatego może to oświetlenie uliczne jest bardziej potrzebne sobie. Oczywiście żartuję. W tej chwili gmina zleciła opracowanie dokumentacji optymalizacji tego oświetlenia. Robimy projekt pod środki unijne, czyli w tym momencie wymienimy wszystkie oświetlenia sodowe na LED-owe, żeby po prostu oszczędzać, Straciłem wątek, co chciałem powiedzieć. Nie, najgorzej, jak się 10 wątków ciągnie za ogon, no nie? Już wiem, co chciałem powiedzieć. I mam jeszcze taki bałagan. Jeszcze nie wszędzie się lampy w nocy wyłączają. Chociaż na dzisiaj nie wiem, czy jeszcze jest taka sytuacja, że gdzieś się nie wyłączają. Te szafki są dopiero ustawiane. Enea oświetlenie nie dostała na czas wszystkich, no nie chcę powiedzieć, że 120 jest szafek, 900 jest lamp Enei, nie chcę powiedzieć, że to jest połowa tych szafek, 60, ale teoretycznie, statystycznie tak może być, tak? Czyli te szafki sterownicze schodzą do wszystkich gmin. Stąd to, co żeśmy mówili, że na przykład od 2 stycznia będzie równo wszędzie zgaszą te światła i się będą zapalać. Niestety to się nie sprawdziło z braku możliwości rozwiązań technicznych. I tutaj też jest dla Państwa informacja, ludzie są bardzo przewrażliwieni w tej chwili na punkcie oszczędzania energii. I słusznie. Kiedy do mnie dzwonią, im dziękuję. Najwięcej telefonów w tym temacie chyba 4, czyli niedużo w sumie, to Harzykowie. Panie wójcie, my to rozumiemy, że od 23 do 5 jest ciemno, ale dlaczego one się godzinę wcześniej zapalają? Dlaczego one się tak późno wyłączają? Różny jest odbiór nas, klientów, obserwatorów oświetlenia. Jeśli jest na przykład deszczowo, pochmurnie, inaczej odbiór. Fotokomórki dzisiaj się nie zapalają, bo jest ciemno. Nie zapalają się już teraz na natężenie światła. Są zegary w tej chwili. Teraz już zegary o tym decydują. Tylko szanowni Państwo, jak jest śnieg, jest jasno. Nasze zegary są ustawione w następujący sposób. Jeśli dzisiaj weźmiecie sobie smartfona, jako przykładowo tutaj pokazuję, dzisiaj wschód słońca u nas jest 6:36. Nasze oświetlenia zapalają się, przepraszam, gasną, zapalają się o 5 rano, a gasną 15 minut
przed wschodem słońca, bo już przed wschodem słońca już jest dosyć jasno. I na odwrót, jeśli zachód słońca dzisiaj jest o 17:28, to nasze lampy się zapalają 15 minut po zachodzie słońca. Ale muszę wam powiedzieć, że odbiór jest różny przez mieszkańców. Po co? Mogłoby być jeszcze 5-10 minut dłużej nie włączone lampy, tak? Czyli na tym punkcie są uczuleni, przewrażliwieni i dobrze. I dobrze. Czyli nasze lampy zapalają się od 23, tak? Przepraszam. Zapalają się 15 minut po astronomicznej godzinie zachodu słońca u nas. No u nas, no tu mam teraz, mi się Chojnice wyświetliły, tak? No myślę, że jeden czas w Chojnicach, tak? Zresztą, no jaka jest różnica między czasem, tak? Bo już wiecie, między południem Polski a północą tam jest prawie pół godziny. Różnica czasowa. Natomiast to, w przypadku naszej gminy to pewnie jest żadna różnica. Czyli zapalają się lampy oświetlenia ulicznego, czyli 1800 lamp 15 minut po godzinie zachodu słońca, i świecą do 23 i zapalają się 15 minut po wschodzie słońca. Tu się 15 minut po zachodzie słońca, a tam 15 minut przed, 15 minut też po wschodzie słońca. Źle mówię. Przed wschodem słońca już gasną 15 minut jak najbardziej, a zapalają się dopiero 15 minut po tym, jak zajdzie słońce. Czyli pół godziny jesteśmy do przodu, tak, w stosunku słońca, do zachodu słońca. Czyli 15 minut po zachodzie słońca i 15 minut po wschodzie słońca. Panie Wójcie, może zanim następne tematy, to byśmy tutaj tak symbolicznie przekazali te deklaracje, wtedy pan sołtys zwołał, że tutaj państwo, nasi goście mają inne... No Jurek za tutaj nie to oświetlenie i... No, symboliczne przekazanie, czyli zaproszenie do współpracy. Tak jest. Te sobie pozwolę zostawić, a tam mamy wszystkie właśnie no jest zarchiwizowane. Jest tego trochę, także... Macie komórki do siebie, tak? Jeszcze nie. Wymienimy się za chwilę. Okej, wymienicie się. Czy żeby tutaj nie przetrzymywać naszego gościa, oczywiście jeśli pan chce, to bardzo nam miło, że pan nam tutaj towarzyszy. Jakieś pytania do naszego gościa? Czy pan ewentualnie chciałby jakieś pytanie zadać? Ja myślę, że z panem Tomaszem już tutaj będziemy dalej tą współpracę nawiązywać i jakieś pytania, czy odnośnie zorganizowania jakiegoś zebrania, to już wtedy będziemy rozmawiać. Kolejne sołectwa czekają. Ale zróbmy to tak po kolei, tak powoli, tak nie na hura, bo jak na hura, to może nie wyjść. Wstępnie już rozmowy z sołtysem Lichnów. Z Byszkiem Neumannem, tak? Wczoraj rozmawiałem akurat też. Mówił, że w przyszłym tygodniu być może jakieś spotkanie będzie zorganizowane. Jeśli kierownictwo firmy będzie chciało się też spotkać z gminą, z urzędem w temacie wypracowania jakichś takich tam płaszczyzn współpracy, to też jesteśmy bardzo otwarci, tak? Jasne. Bardzo nam zależy na tym, żeby z waszej inicjatywy byli zadowoleni mieszkańcy. Okay. A jak będą mieszkańcy zadowoleni, to jak najbardziej zadowolony. Jasne. Ja dziękuję również. Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzymy. Tomek, jak chce zostać, to może do pracy. Do pracy, tak? Okej. Okay. Janusz, chciałbyś jakieś tematy? Wydziału rozwojowego. Dziękujemy bardzo. Powodzenia. Tego nie ma, jak w nasi. Tak, ja tak krótko. Osobiste problemy, to tak zabrzmiało tajemniczo. Pewien uraz akurat mojego synka wczoraj, także mieliśmy troszeczkę ortopedycznych przykód, ale nic, mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Więc proszę się nie martwić, to nie są osobiste problemy, jakieś straszne tutaj. Złamana rączka, nie? Tak. Pięcioletniego synka. Tak. I aż Gdańsk, nie? No tak to się skończyło. No, damy radę w każdym razie. Ja może taką krótką informację tutaj z naszego Wydziału Programów Rozwojowych, z Wydziału Budownictwa. Dużymi krokami idzie wiosna. Wiosna na naszych drogach gruntowych to zawsze pewna niedogodność dla mieszkańców. Pewnie topniejący śnieg, zamarznięta ziemia często odsłania słabości dróg gruntowych. Jak co roku rozstrzygnęliśmy
postępowanie przetargowe na cykliczne dostawy kruszywa. Planujemy w tym roku zakupić około 2500 ton kruszywa drogowego. W znakomitej większości te 2500 ton jest wykorzystywane na naszych gruntowych drogach w taki sposób, jak sugerują nam to sołtysi. Też za pośrednictwem swoich kont sołeckich, czyli decyzją mieszkańców zebrań wiejskich, odpowiednie ilości tego kruszywa są na konkretne drogi przywożone. Do przetargu stanęło 5 firm. Najlepszą, najniższą ofertę złożyła firma Pozorski, spółka cywilna z Czerska, ze Złotowa dokładnie. 91 zł za tonę. Jest to dużo wyższa kwota niż w poprzednich latach. Tutaj też inflacja jest bezlitosna. 91 zł za tonę. Najwyższa oferta w tym postępowaniu to 130 zł. W poprzednich latach, jeżeli dobrze pamiętam, około 70 zł była ta tona. Dzisiaj 90, a to tylko kruszywo. Pewnie będziemy też za chwilkę rozstrzygać tutaj w drodze zapytania ofertowego najprawdopodobniej usługi równiarku na tych drogach. Także też dajemy tutaj do ręki sołtysom narzędzie, żeby zadbać po zimie o te drogi. Druga sprawa to myślę, że możemy się pochwalić, że najprawdopodobniej dzisiaj, jak nie dzisiaj, to jutro zostanie ogłoszony przetarg na budowę naszych dróg gminnych. Będzie to postępowanie będzie się składało z trzech części. Będziemy oczekiwać na oferty od wykonawców na wykonanie ulicy Stokrotek w miejscowości Harzykowy. Droga o szerokości 5 metrów. 350 metrów ponad długości. Za dawnym kinem letnim tam z tyłu. Bardzo wyczekiwana, jedna z kilku dróg, które mają być w Harzykowach tutaj budowane, bądź ten proces ma się zacząć w najbliższych miesiącach w tym roku. No mamy nadzieję, że też zmiana prawa budowlanego polegająca na tym, że każdy odcinek utwardzony w tym momencie, każdy, nie wiem, nawet niewielkiego znaczenia, powiedzmy, czy nie wymagający jakichś technicznych uwarunkowań dużych, musi mieć na wszystko pozwolenie na budowę. Także trwa opracowanie dokumentacji na kolejne drogi, natomiast tutaj już rusza postępowanie przetargowe, także czekamy na wykonawcę ulicy Stokrotek w miejscowości Harzykowy i dwóch ulic w miejscowości Chojniczki. Jest to ulica wiejska, 300-metrowa i ulica krótka, 200 metrów. To są mniejszej szerokości drogi, 4,5 metra. Natomiast pewnie szczególnie wyczekiwane przez mieszkańców, jak Państwo wiecie, Chojniczki są miejscowością specyficzną, bo na 1600 osób, które Pan sołtys tutaj wspomniał, zamieszkują dzisiaj tą miejscowość. Pewnie z 300 zaledwie to są ci rdzenni, nazwijmy to mieszkańcy, mieszkający w tej starej części wsi, a 1300, czyli no, ogromna większość to są osoby, które zamieszkały na terenie gminy w ostatnich kilkunastu, powiedzmy, latach już pewnie. I zarówno ulica Wiejska, jak i ulica Krótka to są dwie ulice sąsiadujące z sobą w tym ścisłym centrum starym naszej wsi. No tak często jest, że nasi nowi mieszkańcy, ich głos jest głośniejszy w przypadku oczekiwań, tak? Jeżeli chodzi o infrastrukturę. Osoby, które od pokoleń mieszkają przy drogach gruntowych, pewnie tutaj się wykazują często większą cierpliwością niż ci nasi nowi mieszkańcy. Niemniej tutaj jak najbardziej to ten czas oczekiwania dla tych mieszkańców już powinien się skończyć i ulica Wiejska Krótka, tak jak mówię, to już jest w toku. Myślę, że biorąc pod uwagę, ile trwa postępowanie przetargowe, zakładamy, że nie będzie brakowało wykonawców, zakładamy, że oferty będą korzystne, dlatego że no, pewien kryzys dotyka też już powoli tej branży budowlanej. Z tego, co obserwujemy nawet na przykładzie tutaj sąsiednich samorządów, liczymy na to, że będzie duże zainteresowanie tym przetargiem. W związku z tym uda się tą pracę wykonać za rozsądne pieniądze. Jeśli tak będzie, to pewnie do wakacji ten proces może już się nawet skończyć, budowy konkretnie tych dróg, a przynajmniej będzie już na ostatnim etapie, dlatego że Chojniczki to 75 dni od podpisania umowy. Oczywiście teraz trwa postępowanie przetargowe, wyłonienie wykonawcy,
analiza dokumentów, podpisanie umowy i wtedy te 75 dni. Natomiast ulica Stokrotek, nieco dłuższa, bardziej wymagająca, 90 dni. Kolega Wójt o tym mówi szczegółowo, dlatego że jako sołtys bardzo te drogi w Chojniczkach zabiegał. To raz, a dwa w Charzykowach z kolei, ulica Stokrotek, to też miałem przyjemność spotkać się z naszymi mieszkańcami i wiem, że te sprawy dróg są dla nich szczególnie ważne. Cieszy mnie tym bardziej to, że już się to dzieje. Ode mnie tyle, panie wójcie. Tuż przed konferencją tutaj Państwu zasygnalizowałem problem, temat przebudowy drogi powiatowej za prawie 17 milionów złotych Jeźmionki Ogorzeliny Sławęcin. Jak dobrze pamiętam, z Polskiego Ładu powiat otrzymał 15,8 miliona złotych. Resztę, tak zwaną różnicę między kosztem czy wartością inwestycji a pozyskanymi środkami z budżetu państwa, samorząd powiatowy i samorząd gminy dzielimy się solidarnie po połowie. Wczoraj rozmawiałem dwukrotnie z panem radnym Rady Gminy i zarazem sołtysem Ogorzeliny Jarkiem Erbetowskim, który zwraca uwagę, że niektórzy rolnicy sygnalizują problem braku zaprojektowania, czy brak zaprojektowania wjazdów na ich pola. I tutaj słusznie pan sołtys Ogorzeliny Jarek Erbetowski zauważył, że no nie może być w innej technologii projektowana droga powiatowa wraz z wjazdami na nieruchomości niezamieszkalne, czyli rolne, tak jak w przypadku wcześniejszej realizacji inwestycji Ogorzeliny Chojnice. Tam wszędzie wjazdy na pola rolników zostały zaprojektowane. Stąd między innymi taki problem pan radny, pan sołtys zgłosił. Rozmawiałem na ten temat dzisiaj między innymi z panem starostą Markiem Szczepańskim w rozmowie telefonicznej. W międzyczasie też gościliśmy tutaj jednego z rolników zainteresowanego wjazdami, z tym, że oczywiście mamy też jednoznaczne stanowisko w tym zakresie, że jeśli jeden wjazd, czy to z masy bitumicznej, z asfaltu, czy z polbruku kosztuje około 3000 zł, to nie może być tak, że do obsługi jednego kompleksu pola będziemy robili 5-10 wjazdów. To są nasze pieniądze publiczne. To jeśli jakiś rolnik w czasie procesu inwestycyjnego przebudowy drogi, a o tym się mówiło już co najmniej od 4 lat, w międzyczasie z hektarowej działki zrobił sobie 3 działki, 3000 metrów pod kątem ewentualnie jej zamiany funkcji rolniczej na zabudowę mieszkaniową, nie może być mowy o tym, że będziemy z pieniędzy publicznych do każdej działeczki budowali kolejny wjazd. To są nasze publiczne pieniądze. Czyli jeśli nawet rolnik sprzeda komuś tą 3000 metrów działeczkę, no to w tym momencie to ten nowy właściciel będzie musiał wystąpić do starostwa powiatowego w Chojnicach celem wykonania projektu i uzyskania uzgodnienia na włączenie się do drogi powiatowej. Takie zasady obowiązują chyba w całym cywilizowanym świecie. Oczywiście też spotkałem się z takim zapytaniem, no tak, ale ja mam dwa duże pola, dwie duże działki, jedna ma 5 hektarów, druga ma 4 hektary. To dlaczego ja mam mieć tylko jeden wjazd? No logiczne. Jeśli te pola są obok, to co stoi na przeszkodzie, że ten rolnik sobie zrobi tak zwaną drogę wewnętrzną do obsługi tych dwóch działek? A kto temu rolnikowi zabrania stosować jedną uprawę na tych 9 hektarach? A jeśli robi zróżnicowanie, stosuje płodozmian, różne rośliny tam uprawia, no to jest jego problem, w jaki sposób on sobie skomunikuje. Oczywiście jest inna zupełnie sytuacja, jeśli na przykład rolnik ma dwie działki, ale nie przylegają do siebie, a między tymi działkami jest jeszcze inny właściciel, tak? No to wtedy jest zupełnie inna sytuacja. Także na bieżąco takie sytuacje analizujemy. Nie robimy wjazdów na obsługę działeczek szybko dzielonych przez niektórych rolników z myślą o ich odsprzedaży pod kątem zabudowy mieszkaniowej. Oczywiście rolnik może sprzedać taką działkę, ale to nowy właściciel będzie musiał sobie zbudować wjazd.
A to nie jest też taka prosta sprawa, bo trzeba mieć, tak jak powiedziałem, projekt budowlany. Poza tym dzisiaj nowo budowane drogi powiatowe mają 6 metrów szerokości, mają rowy odwadniające i dopiero za rowem odwadniającym pojawia się asfaltowa bitumiczna dwumetrowej szerokości ścieżka rowerowa. Czyli trzeba po prostu zaprojektować i przepust bezwzględnie na przepływ wody w rowie odwadniającym i też wzmocnienie tego połączenia z drogą i ścieżką rowerową, bo z drugiej strony, jeśli to będzie byle jak usypany jakiś wjazd piaseczkiem, nie piaseczkiem, to się okaże, że za chwileczkę ciężki sprzęt wjeżdżający czy wyjeżdżający z pola zniszczy nam, potocznie mówiąc, zarwie nam ścieżkę rowerową. Także to gorący temat. Dzisiaj pan starosta miał między innymi spotkanie z kierownikiem budowy, a przypominam, że tą inwestycję realizuje firma Marbruk, spółka ZOO. I tam dzisiaj pan starosta, pewnie w obecności pana dyrektora Kępińskiego i kierownik budowy tej inwestycji, uzgadniali szczegóły dalszego postępowania w temacie niezbędnych wjazdów. Wjazdy są tylko budowane jako niezbędne do obsługi nieruchomości. Oczywiście może być taka sytuacja, że ktoś ma 10-hektarowe pole, a obok ktoś ma działeczkę, nie wiem, 2000 metrów, tak? I to, że ona nie jest zamieszkała, tam nie ma domu mieszkalnego, to nie znaczy, że tam nie ma być wjazd. No musi być wjazd do obsługi. Jeśli to jest istniejąca dzisiaj działka określonego właściciela. Panie Wójcie, a propos właśnie tej drogi, budowy drogi. Jesienią, także, tak, jak się mówi, pan wspominał, że Marbruk chciałby aneks. Koszty wszystkiego rozszerzyć. Wtedy może gdzieś też w górę, czy na czym stanęło? Nie ma powrotu do tematu na razie. Czy jakieś rozmowy są prowadzone ze starostą Chojnickim w tym temacie? Nie wiem. Nie wiem. A jak nie ma powrotu, jak jest cisza, to jest dobrze. A jeśli nie było cisza, no to też trzeba udowodnić, zgodnie z ustawą tak zwaną covidową, trzeba udowodnić, gdzie nastąpił ten znaczący wzrost cen nośników energii, tak? To trzeba po prostu udowodnić, tak? No bo jeśli już otwarcie ofert nastąpiło po tej trudnej sytuacji covidowej, no to no co się zmieniło? Natomiast oczywiście w zeszłym roku poszliśmy na aneksowanie niektórych umów. W sytuacji, kiedy przetargi były rozstrzygane COVID i wojna, tak, na Ukrainie, bo w zeszłym roku to był argument wojna. Wojna na Ukrainie, a więc wzrost cen nośników energii często o 300-400%. Czyli oferty były otwierane na budowę niektórych ulic, choćby w Chojniczkach, Huberta, gdzie jest masa bitumiczna, w styczniu, a wojna i ten znaczący wzrost cen nośników energii nastąpił dopiero no, w marcu, tak, po tym 24 tragicznym lutym. Kolejne tematy. A jeszcze jedno, przepraszam. Bardzo proszę. Jakie są perspektywy na dociągnięcie tej remontowanej drogi przez gminę Kamień od Jerzmionek do Zamartego? Tam coś może? Jak ostatnio rozmawiałem z panem burmistrzem Kamienia Krajeńskiego w tym temacie, może w innym temacie, a przy okazji ten temat, pan burmistrz mówi, że oni chcą projektować ścieżkę rowerową, to jest droga powiatowa, tak? Czyli w uzgodnieniu ze starostą Sępoleńskim chcą projektować tą ścieżkę rowerową do Jerzmionek. Chcą projektować. Czy już to jest w fazie projektowania? Nie wiem. Natomiast my wspólnie sfinansowaliśmy projekt połączenia ścieżki rowerowej, która będzie budowana może już w tym roku, bo przetarg miał być gdzieś do końca marca rozstrzygnięty, na przebudowę, modernizację drogi krajowej 25 z Czuchowa do Kamionki. I tam brakuje około 15-20 metrów do, czyli granica gminy Chojnice kończy się 15 metrów przed tą rzeczką. Przed tą rzeczką. Jezioro Zawarte już jest gmina Kamień Krajeński. I tam był robiony kładka, tam była zaprojektowana kładka za pieniądze Kamienia i gminy Chojnice i ten ciąg rowerowy aż do skrętu na Jerzmionki. Do skrętu. Czyli przy drodze 25. Z tym, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Bydgoszczy stwierdzili,
że ten projekt nie za bardzo mi odpowiada, nie za bardzo im odpowiada i mamy takie ustalenia, zresztą też złożyłem w zeszłym roku wizytę w Bydgoszczy wspólnie z panem burmistrzem Wojtkiem Głomskim, żeby oni byli w kontakcie, oni, czyli oddział bydgoski, żeby był w kontakcie z oddziałem gdańskim i z jednym oddziałem rozmawiam i z drugim, że jeśli będzie zakończona budowa ścieżki rowerowej, no zakładam do końca przyszłego roku, bo ta inwestycja ma być przebudowa drogi krajowej 25 Czuchowa do Kamionki, czyli przed Zamartem, cyklu dwuletnim, to jeśli ta ścieżka rowerowa będzie tutaj zrobiona, przypominam w Kamionce Rondo, to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z krajówką, to żeby się w to włączyć i oni nam obiecali, że ten temat będą pilotować. Pilotować przynajmniej do skrętu, do na Jerzmionki. Natomiast oczywiście i pan starosta, i pan burmistrz wiedzą, że teraz powstaje ładna ścieżka rowerowa, to ta deklaracja, że chcą projektować, nie wiem, czy już nie projektują, żeby się połączyć z tą ścieżką rowerową. Byłoby to, no, docelowo tak to i też będzie, tak? Ta piękna pętla. Docelowo myślę, że tak to będzie. Tylko już nie chcę narzekać na brak pieniędzy, bo to jest inny problem samorządu. Za chwileczkę nie będzie na nic pieniędzy. Kolejny temat. Wspólna inicjatywa pana posła Aleksandra Mrówczyńskiego, księdza proboszcza w Nowej Cerkwi Jarosława Kazimierczaka, gminy Chojnice, moich sołtysów, gdzie chyba tutaj najbardziej się zaangażował pan sołtys, zarazem radny powiatowy Eugeniusz Wirkus. Inicjatywa, żeby w ramach przebudowy czy budowy modernizacji drogi 22 na odcinku Chojnice czy koniec obwodnicy Czersk, żeby jednak zaprojektować i zamontować sygnalizację świetlną przy pomniku 18 Pułku Anów Pomorskich, a więc skrzyżowanie drogi 22 z drogą 26-28G, czyli droga powiatowa Nowa Cerkiew Krojanty. Tak, to pechowe skrzyżowanie, gdzie już kilka osób niestety straciło tam życie albo zdrowie. Petycja ze strony mieszkańców okolicznych sołectw, Lotyń, Nowa Cerkiew, Kłodawa, Krojanty, Pawłowo i inne, liczyła ponad 700 podpisów mieszkańców. 700 podpisów. Ogromne zaangażowanie. Jedna petycja była skierowana do pana posła Mrówczyńskiego, druga petycja była skierowana do mnie. Tutaj też było zaangażowanie i zainteresowanie się tym tematem ze strony starostwa powiatowego w Chojnicach, bo pan starosta Marek Szczepański też wysłał pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Gdańsku. Natomiast i pan poseł, i moja skromna osoba dołączyliśmy też te petycje, które były do nas adresowane. I w ubiegły piątek rozmawiałem z panem dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku, panem Karolem Markowskim, który potwierdził, że w ramach już tej inwestycji, to ten wykonawca już będzie budował sygnalizację świetlną. Tu jest takie pismo. W odpowiedzi na tę petycję Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Gdańsk informuje, że na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 z drogą powiatową nr 26-28G w ramach realizacji zadania rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice-Czersk po dokonaniu analizy, też Komenda Powiatowa Policji była w to zaangażowana, musiała pokazać analizę wypadkowości w tym terenie, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowym skrzyżowaniu dodatkowo zostanie zamontowana akomodacyjna sygnalizacja świetlna. Janusz, pomóż, bo wczoraj czytałeś internet. Tak, też byliśmy zaciekawieni, cóż to takiego ta sygnalizacja akomodacyjna. A prawie miałem komendanta powiatowego policji, Wojtka Jakubowskiego, no też mnie uświadomił, co to jest, ale tutaj jeszcze kolega wicewójt też to potwierdził. Pewnie taka najbardziej prostsza sygnalizacja. Inteligentna sygnalizacja. No właśnie, prostsza to jest zaprogramowany jakiś czas, że zielony jest w tym kierunku, później po iluś sekundach czy po jakimś czasie zmienia się to światło na inne.
i tak w koło. Natomiast sygnalizacja akomodacyjna korzysta dodatkowo z pewnych czujników, które analizują natężenie ruchu i w sposób pewien inteligentny wydłuża lub skraca te cykle. Więc myślę, że po prostu, nie wiem, w godzinach nocnych pewnie, tak, jeżeli ze strony tej drogi powiatowej, tak, w tym wypadku ruchu nie będzie, no to podejrzewam, że po prostu cały czas zielone, w tym momencie sygnał zielony jest nadawany na drodze krajowej. Taka sygnalizacja jest na skrzyżowaniu tam stare parcele, czyli no ile 700 metrów bliżej, tak? Koniec obwodnicy. Ja zawsze nie wiem, czy to początek, czy koniec, bo oni tam drogowcy wiedzą, jak oni to nazywają, ale nieważne. Czyli jak się obwodnica tam kończy, pamiętacie, jak była otwarta obwodnica, nie było tej sygnalizacji. Tam były niestety w krótkim czasie dwa wypadki śmiertelne, żeśmy o to mocno też prosili, wnioskowali i to skrzyżowanie się potem pojawiło. Natomiast no tutaj też mówiliśmy o tym, że tu były projektowane lewoskręty. Lewoskręty, czyli oczywiście dla użytkowników drogi krajowej, no to jest ważny element poprawy bezpieczeństwa, ale tam też podejmowaliśmy temat, że dzisiaj wyjechać z Nowej Cerkwi do Chojnic lub z Krojant na Czersk, no to jest naprawdę mistrzostwo świata, tak? Mistrzostwo świata. Też argumentowaliśmy, a czym się to skrzyżowanie różni od tego skrzyżowania od skrzyżowania na Pawłowo stare parcele, czy tutaj na dawną Berlinką koło firmy Kamal, tak? Czym się to skrzyżowanie różni? Myślę nawet, że to skrzyżowanie jest jeszcze bardziej ruchliwe. Ma większe natężenie tutaj ruchu. Tym bardziej, że gro na przykład mieszkańców, tak jak wcześniej mówiliśmy, z gminy Brusy do galerii jedzie przez Krojanty. Oczywiście jak w tej chwili będzie zrobiona obwodnica wschodnia, w dużym uproszczeniu mówiąc, przez Klawkowo, to pewnie GPS już ich poprowadzi przez Klawkowo. Widzę, że w tej chwili już tam tunel dla ruchu rowerowego robią, ale wiedziałem, że w ogóle szyny zostały zdjęte, czyli prawdopodobnie chyba jeszcze torowisko na Brusy chyba nie jest czynne chyba. Z tego tak wynika. Nie wiem. Chyba nie robią to torowisko. Dlatego, no bo jak ostatnio jechałem chyba dwa dni temu, patrzę, jest to rondo ładne, tak? Szparmeble po prawej stronie, całkowicie kopary i przy tym wiadukcie, przy tym tunelu do Klawkowa powstaje kolejny tunel, tak? Pod kątem ciągu pieszo-rowerowego. I szyny były całkowicie rozebrane. No tak były rozebrane, to niemożliwe, żeby tam pociągi jeździły. Chyba jeszcze tam dalej Lubnie, nie Lubnie, chyba tam robią, przebudowują te torowiska, nie? Z tego chyba to wynika. Czyli, kochani, wspólna inicjatywa wielu osób, posła Mrówczyńskiego, moje skromne osoby, wielu mieszkańców doprowadziła do sukcesu. Nie zawsze z posłem Mrówczyńskim, szczególnie w sprawach politycznych się zgadzamy, ale jeśli chodzi tutaj o godne reprezentowanie mieszkańców, rozwiązywanie ich problemów, poprawa bezpieczeństwa, tu mamy wspólny interes, wspólny cel. Kolejne tematy. Wczoraj Trzech Szczepańskich i nasi współpracownicy analizowaliśmy w terenie przebieg docelowej lokalizacji ścieżki rowerowej na odcinku od pierwszego zjazdu do miejscowości Charzykowy i na Wolność. Docelowo chcemy, żeby tutaj właśnie w ramach marszruty kaszubskiej była ta wielka taka pętla. Przypominam, a chyba o tym wiecie, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku rozwiązał umowę na kompleksowe przeprojektowanie drogi wojewódzkiej 212 od pierwszego skrętu do miejscowości Charzykowy do zjazdu na Wolność. Za Światowidem, tam jeszcze jest jeden dom do zjazdu, ale to projektowanie jeszcze by szło gdzieś 500 metrów dalej, bo jeśli się projektuje coś od nowa, no to trzeba uwzględnić wszystkie parametry drogi wojewódzkiej. I tak szczerze mówiąc, do wysokości Zielonego Wzgórza, gmina Czuchów, to ta droga by przebiegała raczej w parametrach dzisiejszego pasa jezdni, natomiast potem już by przechodziła w lewo w las, czyli prostowanie drogi wojewódzkiej. Się okazuje, że Zarząd Dróg Wojewódzkich z Urzędem Marszałkowskim podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z firmą projektową z Chełma koło Lublina. Dlatego, że nie wywiązali się w stosownym czasie z tej umowy i analizują, czy w ogóle coś zapłacą.
A przypominam, że ten projekt po przetargach kosztował około 550 tysięcy złotych. 1/3 tych środków to powiat Chojnice, 1/3 miasto Chojnice, 1/3 gmina Chojnice. Ustalenia takie dalej były z marszałkiem Mieczysławem Strukiem i wicemarszałkiem Leszkiem Boną, że jeśli ten projekt już zostanie opracowany, to wtedy te 3 km byłoby realizowane według następującego montażu finansowego. Urząd Marszałkowski stara się o pozyskanie środków zewnętrznych, unijnych, ale w tym kolejnym rozdaniu to będzie trudno, żeby środki unijne szły na drogi wojewódzkie. Trudno. Są inne uwarunkowania. Natomiast 50% tej przebudowy, tej drogi na tym odcinku 3,5-kilometrowym, 3 km jest do zjazdu na wolność, jeszcze 500 metrów dalej, to jest 3,5 km, czyli 50% Urząd Marszałkowski i potem po 1/3 brakujące środki powiat, miasto, gmina. W takiej konwencji przed laty za 28 milionów była przebudowa drogi Bytowskiej do Harzyków, ulica Turystyczna, w podobnej konwencji to było robione, tylko tam były środki unijne znaczące. I szanowni Państwo, spotkaliśmy się 2 tygodnie temu w moim gabinecie. Był Pan Starosta, był Pan Burmistrz, był Pan Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorz Stachowiak. Miał być Pan Wicemarszałek Leszek Bon, ale z tego względu, że był na uroczystościach rocznicowych miasta Gdynia, to spotkaliśmy się też między innymi w tym temacie w poniedziałek w moim gabinecie z Panem Marszałkiem Leszkiem Boną. I ustalenia są nasze następujące. Już widzieliśmy, że żeby zrealizować ten nowy projekt, którego nie ma, gdzie planowano nowy układ drogi wojewódzkiej, gdzie planowano tunel podjezdnią dla zwierząt, gdzie planowano znaczącą wycinkę drzewostanu leśnego, no myślę, żeby się zamknął w kwocie nie mniej niż 40 milionów złotych. Czyli może byłaby taka sytuacja, że na tą inwestycję byśmy czekali lata. Stąd między innymi solidarnie podjęliśmy decyzję, że nie wchodzimy w kolejne powtórzenie projektowania dla tej drogi 212. Stąd stąpamy po ziemi, musimy być realistami. Uzgodniliśmy, że województwo, czyli Urząd Marszałkowski, Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie modernizował tą drogę na wiosnę roku przyszłego po istniejącym układzie drogi. Droga ma 7 metrów szerokości, czyli siatka wzmacniająca, tak, i dwie warstwy asfaltu. Ta sama technologia, co się dzisiaj wszędzie robi. Czy to w kierunku na Dręgowice, czy to Chojnice, Brusy, tą technologią zmodernizowana droga wojewódzka, czy też Konarzynki, Swornegacie, Drzewicz. Jedno znaczy, żeśmy się wszyscy za tym rozwiązaniem opowiedzieli. Natomiast co ze ścieżką rowerową? Bo jeśli tylko ma być modernizacja drogi, no trzeba zrobić projekt na ścieżkę rowerową. Jeśli byłaby ta kompleksowa modernizacja drogi, to zastosowana jest specustawa drogowa. Natomiast tutaj jasno, żeśmy sobie wyjaśnili, że nie ma specustawy drogowej dla samej ścieżki rowerowej. A ścieżka rowerowa mogłaby być przy drodze wojewódzkiej, gdybyśmy realizowali ten kompleksowy projekt, który w tej chwili upadł. Czyli nie można w ramach specustawy drogowej dowolności zaprojektować ścieżki rowerowej bez kompleksowego projektowania po nowemu tej drogi wojewódzkiej. Stąd między innymi tutaj szukaliśmy rozwiązania w układzie prawie 2-godzinnego spotkania 2 tygodnie temu, a wczoraj już w terenie. Pan burmistrz jest o tyle w dobrej sytuacji, że ma plan miejscowy na to osiedle trapezowe, tak? I tutaj od drogi wojewódzkiej, pasa drogi wojewódzkiej jest w ramach planu miejscowego zaprojektowany jakiś tam ciąg pieszo-rowerowy. Czyli już ma. Natomiast miasto Chojnice kończy się około 50 metrów przed tą drugą drogą wjazdowo-wylotową z Harzyków. A tam, jak pamiętacie Państwo, też już z Harzyków jest wyprowadzona ścieżka rowerowa, nawet z oświetleniem. I tutaj też w założeniach mieliśmy, że powstanie taka pętla łącznie z oświetleniem. Pan burmistrz chce sfinansować to oświetlenie do tego połączenia z Harzykowami, do tego drugiego wylotu. Czyli jest taka piękna pętla. Natomiast to 50 metrów jest po stronie gminy Chojnice. Czyli wczoraj żeśmy
ustalali, że no niestety czy stety musimy iść w tej chwili inną procedurą prawną, czyli lada moment trzeba będzie znaleźć przetargu projektanta, czy wyłonić projektanta, który będzie projektował tą ścieżkę rowerową do tej drogi na wolność. Przypominam, że droga na wolność jest projektowana w wersji Polbruk i czekamy tutaj na decyzję w ramach specustawy drogowej pana starosty. Pana starosty Czuchowskiego. Wczoraj podczas tej ilustracji terenowej widzieliśmy mankamenty, niemankamenty ewentualnie przebiegu tej dwumetrowej szerokości ścieżki asfaltowej bitumicznej. Czyli, szanowni państwo, wcześniejsze ustalenia, że gmina, powiat, miasto finansuje w kwocie 550 tysięcy projekt, upadł. Złotówki nie dajemy. No mamy oszczędności. To, że będziemy dokładali się 50% brakujących środków do przebudowy tej drogi wojewódzkiej wspólnie z panem marszałkiem, upadł. Jest to sprawa pana marszałka. Ale naszą sprawą trzech samorządów jest wybudowanie ścieżki rowerowej. Od drugiego, czy 50 metrów przed drugim wyjazdem tej drogi powiatowej do miejscowości Charzykowy, no musimy decyzją lokalizacyjną celu publicznego, projektować ścieżkę rowerową do tej drogi na wolność. I takie mamy rozwiązania. Przypominam, że decyzja lokalizacyjna celu publicznego jest bardzo korzystna z punktu widzenia właścicieli terenu. Bo decyzja lokalizacyjna zamienia grunty rolne na grunty inwestycyjne. Specustawa drogowa nie. Specustawa drogowa mówi, że płaci się rolnikowi czy właścicielowi nieruchomości za cenę gruntu rolnego plus 50% rzeczoznawca może ze względu na jakieś tam znaczące okoliczności to podwyższyć. Czyli jeśli metr kwadratowy gruntu rolnego tam kosztuje 5 zł za metr, no to 7 zł. A jeśli już jest decyzja lokalizacji celu publicznego, no to my wszędzie w gminie płacimy 30 zł za metr. Czyli dzięki temu już właściciele nieruchomości zyskają. Oczywiście przy tarasowaniu przebiegu ścieżki rowerowej też trzeba uwzględniać nie tylko ścieżki i układu drogowego, wszystkie nakłady poniesione na gruncie przez właścicieli. Czyli jeśli jest płot, czy jeśli trzeba jakiś garaż rozebrać, no to trzeba niestety te koszty niezamortyzowane wypłacić. Oczywiście niektórzy mieszkańcy, często się z taką sytuacją spotykam, panie wójcie, co oni nam wycenili, przykład Swornegacie, przecież ja za te pieniądze nowego płotu nie zbuduję. No nie zbuduje pan nowego płotu, bo wycena obejmuje stan tego starego płotu, ale mi się ten stary płot podoba, ja nie chcę i tak dalej, i tak dalej. Idziemy prawą stroną, przed hotelem na Skarpie, tam jest chyba jedna posesja, tam trzeba będzie, tam jest dosyć szeroki pas drogowy, od krawędzi asfaltu do płotu pewnie jest 4 metry, czyli trzeba będzie się maksymalnie odsunąć na tym zakręcie od jezdni, natomiast tam jest dosyć wysoko postawiony płot. Czyli trzeba jakiś tam murek oporowy, no ale to jest szczegół techniczny. Natomiast potem przed hotelem, mało ludzi o tym wie, jest droga pod strzechę i ona się ciągnie aż do miejscowości Charzykowy. Co prawda ona w pewnym momencie ona jest tam nieprzejezdna, bo na drodze gminnej tam są osiki topole, czyli ona w ogóle jest nieprzejezdna, ale w uzgodnieniu z panem, z właścicielami hotelu na Skarpie, z państwem Fryca, rozmawiałem z nimi wczoraj, za hotelem na dole jest gminna przepompownia ścieków. Do tej przepompowni ścieków jest zrobiona droga na razie szutrowa. Państwo, bo był inny wariant, z przodu, ale bądźcie przed hotelem na Skarpie i spójrzcie dalej w kierunku Konarzyn. Przecież dół 5 metrów co najmniej. Technicznej możliwości, no są, wiecie, no jakiś pomost wielki, tak, i miliony w to ładować. Natomiast przed hotelem na Skarpie ścieżka rowerowa zejdzie w dół,
tym jest wszystko utwardzone, do tej przepompowni, czyli prawie droga równoległa do drogi wojewódzkiej i potem, czyli omijamy, czyli ścieżka rowerowa będzie za hotelem na Skarpie dołem. I potem lekko pod góreczkę, znowu przesuwamy się do drogi wojewódzkiej, ale ciągle jeszcze w dole i wychodzimy przy Światowidzie. Czyli decyzja lokalizacyjna celu publicznego. Od Światowida, tam, bo ja już tak, nie mogłem być, bo się śpieszę na spotkanie z ratuszem. Też najmądrzej będzie, tam też jest skarpa już nie taka duża. Najprawdopodobniej też się odsuniemy jakieś 30-40 metrów od drogi wojewódzkiej i tam też są zabudowania blisko drogi przy skrzyżowaniu na wolność, żeby ścieżka rowerowa, jak ktoś mówi, nie, no to jest jedna z propozycji oczywiście na razie, żeby nie, jak ktoś nie ingerować w tą wąską już przestrzeń między tym domem, który tam stoi. Ostatni dom przy skręcie na wolność. Żeby czyli za wzdłuż tylnego ogrodzenia, czyli 50 metrów. Generalnie trzymamy się drogi wojewódzkiej, ale nie, no, nie za wszelką cenę. Nie? Za tym Światowidem przybliżamy się jeszcze do drogi wojewódzkiej trochę, tak? Czy jeszcze od razu idziemy od Światowida? Nie, od razu od Światowida 50 metrów dalej. No tam tylko, jest... że wtedy jest problem tej działki. Nie, tak? To jest właśnie taka wąska działka najpierw i ona po 50 metrach przechodzi w inną, także po granicy działek, także nie tniemy działki na czyli to jest teraz nasz problem, to jest ważny problem, czyli jest to odcinek około 3 km wspólnie z miastem. Czyli samorządy zajmują się w tej chwili samą ścieżką rowerową. Kiedy ona powstanie? Nie wiem, może w perspektywie 2-3 lat zobaczymy, jak możliwości finansowe pozwolą, tak? Czyli no, ważny temat. Przypominam, że my też jeszcze z wolności chcemy projektować przedłużenie promenady przez te bagna. O tym już nieraz tutaj mówiliśmy, tak? To też jest ciągle temat w grze. Mamy już pewne przemyślenia, też tam byliście wczoraj w terenie, tak? Zastanawiamy się, gdzie ewentualnie umożliwić to przedłużenie promenady na wolność w kontekście czy budowy pomostu na Pala, gdzie jest bagna. Oczywiście mamy zielone światło ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w tym temacie, ze strony Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego. My tam też jako gmina mamy działkę w tych moczarach, 0,8 hektara. To będzie takie odnoga, odbicie. Po prostu przez te moczary ma być szutrówka, żadne asfalty, żadne polbruki, tak? Szutrowa i tam, gdzie się nie da, pomost drewniany. Czy on będzie miał 100 metrów długości, czy 300 metrów? Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, ale to też jest wyzwanie na kolejną kadencję. Oczywiście z kolejnego rozdania środków unijnych są też pieniądze na ścieżki edukacyjne, tak? I tutaj też ewentualnie widzimy pewne możliwości sfinansowania tego ogromnego przedsięwzięcia. Temat drogi 212 kończę, ale muszę też Państwu powiedzieć, co też uczyniłem na sesji Rady Gminy. Rzadko to czynię, ale to uczyniłem i to powtarzam. Dwukrotnie chyba publicznie podziękowałem panu wicemarszałkowi Leszkowi Bonie. Między innymi za to, że już rok temu podjął decyzję o przeprojektowaniu też niebezpiecznego skrzyżowania z drugiej strony Krojant, czyli na skrzyżowaniu droga 235 na Brusy i do Krojant, tak? W tej chwili tam będzie, jeśli to już nie jest skrzyżowanie objęte projektowaniem, lewoskręty. To nie jest tak ruchliwa trasa jak Berlinka, mówię przede wszystkim o tranzycie, tak, ale tutaj też już zarząd województwa podjął decyzję, a żartuję, jeśli pan marszałek codziennie wyjeżdżałem z Jarcewa w kierunku Kościerzyny, miał problemy z włączeniem się do ruchu, to tym bardziej pewnie było to, tak trochę żartuję, podstawą podjęcia takiej decyzji, ale tam też niestety już wiele osób zginęło na tym skrzyżowaniu. Wiele osób, wielu nieświadomie, jeśli jest prosta linia, nie patrzy na to, że są skrzyżowania, że ktoś może skręcić w lewo, tak. Tam kilka osób już na tym skrzyżowaniu zginęło, ale też podziękowałem panu marszałkowi za to. Za to, że w tym roku będziemy wspólnie realizować inwestycje w miejscowości Sfornegacie. Gmina się zobowiązała do wybudowania od kościoła w kierunku wylotu na Drzewicz kanalizacji deszczowej. Wczoraj Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej otworzył oferty. Chyba 5 czy 6 firm startowało, walczyło o budowę kanalizacji, kanalizacji deszczowej. Mam tutaj przesłane, przepraszam, 3 firmy.
firma Markop, Adrian Dziędziela, brusy. Skłodawy. Wojciech Drewczyński, znana firma Chojnice i Ekomel. I w tej chwili te trzy oferty, najtańsza oferta jest Skłodawy, 675 tysięcy, Ekomel 798 tysięcy, Drewczyński, Wokop 1 226 tysięcy. W tej chwili jest sprawdzanie ofert. Jak rozmawiałem z panem Ireneuszem Kłodzińskim, bo pan prezes jest w szpitalu, prawdopodobnie ta pierwsza oferta nie spełnia wymogów procedury przetargowej, no ale to Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi procedurę przetargową. Jeśli będzie firma wybrana, to musimy się śpieszyć, bo do końca kwietnia są takie nasze zobowiązania wobec Zarządu Dróg Wojewódzkich, że my mamy zbudowaną kanalizację deszczową, czyli wycięty wykop w asfalcie w Sfornegaciach, w sąsiedztwie szkoły. W projekcie było, że my asfaltujemy, tak? No to kazałem popukać się trochę po głowie, a za chwileczkę będzie przebudowana ta droga, tak? To po co asfalt, który za chwileczkę będzie zakryty innym asfaltem, tak? No, czyli tutaj też mamy takie ustalenia z Zarządem Dróg Wojewódzkich, że pan Krzysztof Deruba, tutaj kierownik oddziału Zarządu Dróg Wojewódzkich, ma być jak gdyby takim nadzorcą, żeby to ta firma dobrze zrobiła, dobrze zagęściła, tak? Żeby za chwileczkę nowo położony asfalt do końca czerwca, żeby gdzieś tam nie upadł. Przypominam, że w ramach wspólnych uzgodnień ma być nowa nawierzchnia asfaltowa, od mostu do wylotu na, czyli za szkołę, za salę gimnastyczną, wraz z budową od chodnika, od skrętu na Owing, czyli na wysokości kościoła, ciągu pieszo-rowerowego 3-metrowej szerokości. Czyli to też jest poprawa bezpieczeństwa. Ja o tym już mówiłem. Ścieżka rowerowa jadąc od Drzewicza kończy się przed Swornymi Gaciami pod kątem prostym, krzyżuje się z drogą wojewódzką, jeszcze tak z góreczki, tak, bardzo niebezpieczne. Czyli dzieciaki, rodziny wjeżdżają z tej ścieżki rowerowej. To tak wiecie, jak tutaj przed moimi Sfornymi Gaciami, ujście Strugi Siedmiu Jezior. Tam jest też taka podobna sytuacja, ale tu jest lepsza widoczność jeszcze. I to w tym momencie ten ciąg pieszo-rowerowy będzie po prawej stronie, czyli rowerzyści już nie będą przejeżdżali na drugą stronę, na drogę wojewódzką, tylko to będzie połączone z tą ścieżką rowerową na Drzewicz. Czyli znacząca inwestycja, my liczymy, znaczy tutaj z tego przetargu już wynik wychodzi, ile to nas mniej więcej będzie kosztowało, kanalizacja deszczowa. Natomiast Zarząd Dróg Wojewódzkich myśli, że około 2 milionów. Dwa ostatnie tematy, które sobie zapisałem, to szanowni państwo, temat, który wraca jak bumerang, ja już nie mam siły. Im wójt bardziej prosi, tym skutek mizerniejszy. Budujemy nowe drogi, budujemy nowe ścieżki rowerowe. Mamy około 100 km nowo zbudowanych ścieżek rowerowych. Jeszcze niedawno kilometr ścieżki rowerowej dwumetrowej szerokości na odcinku kilometra kosztował około 0,5 miliona złotych. Dzisiaj, znaczy w zeszłym roku 750 tysięcy. No w tej chwili widzę, że zaczyna, jest takie tąpnięcie inwestycyjne. W tej chwili wiele firm jak gdyby czeka na rozstrzygnięcia przetargowe. Może to będzie troszeczkę taniej. Ale to kochani, to nie powód. Zwróćcie uwagę, ścieżka rowerowa z Beniny. Tu jest skręt do Zbenin. Tu jest, kończy się ten cmentarzyk taki malutki, ewangelicki. Kojarzycie? Tam jest kłodawka, tam jedziemy na brusy. Na brusy. Zwróćcie uwagę. Metr od ścieżki rowerowej. Skiba wręcz wchodzi na ścieżkę rowerową. Tragedia. Tu mamy ten wjazd główny do Zbeni. Tu jest ten cmentarzyk. I to arcydzieło jest od cmentarzyka w kierunku na brusy po lewej stronie. Taka jest ścieżka rowerowa. Ścieżka rowerowa, tutaj nam się mieściła, jaką projektowaliśmy, w pasie drogi wojewódzkiej, czyli rozmawiałem już z Gdańskiem na ten temat, rozmawiałem z panem Krzysztofem Derubą. Dzisiaj wysyłam dwa listy polecone do dwóch rolników, też do pani Sołtys, Iwony Kiedrowskiej ze Zbenin. I w przyszły wtorek, jak dobrze pamiętam, chyba o 13:00 będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich, będzie radca prawny.
i będą nasi rolnicy mieli propozycje nie do odrzucenia. Albo uporządkują ten teren, to znaczy ja chcę ich jeszcze bronić, chociaż uważam, że to jest szczyt bezczelności. Majątek nasz publiczny, wspólny, tak? Teraz zwróćcie Państwo uwagę, jak będzie deszcz, to tutaj ten piasek już będzie spływał na ścieżkę rowerową. Stwarza niebezpieczeństwo. Natomiast bardzo możliwe, że Zarząd Dróg Wojewódzkich naliczy kary za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej, bo ścieżka rowerowa jest w pasie drogi wojewódzkiej. W przypadku Pawłowa przypominam Państwu, że postawiliśmy ultimatum, że rolnik musiał nam zwrócić koszty wydzielenia geodezyjnego. Ale tam ścieżka rowerowa na Brusy, w kierunku na Silno, jest jak gdyby na terenie gminy, wykupionym. A tu jest ścieżka rowerowa, zmieściła się w pasie drogi wojewódzkiej. Czyli mam takie, zresztą takie stanowisko Zarządu Dróg Wojewódzkich, że z tytułu nielegalnego zajęcia pasa drogowego, a to jest za metr, teraz nie pamiętam, nie podam panu kwoty, za metr kwadratowy zajęcia jest określona kwota. Natomiast jeśli jeśli zajęcie jest nielegalne, ta stawka wzrasta 10-krotnie. Bardzo możliwe, że ci rolnicy będą musieli zapłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych każdy. I wcale ich żałować nie będę. Argumentacja, że ktoś tam, właściciel wydzierżawił to innemu rolnikowi, a co to mnie interesuje? Odpowiada właściciel. Dzisiaj, za chwileczkę po konferencji podpiszę zaproszenie dla tych rolników. No na ich miejscu nie miałbym żadnych wątpliwości, żeby na to spotkanie przyjść. Bo jeśli nie przyjdą, a ja chcę jeszcze ich bronić, chcę dać im jeszcze ostatnią szansę, to będą mieli naliczone kary za zajęcie nielegalnie pasa drogi wojewódzkiej. Dzisiaj za chwileczkę spotykam się z panem dyrektorem ZDZ, dawniej Nierzuchowice, teraz siedziba Czartołomie, pan Rafał Krata. Wyjaśniamy pewne nieporozumienia między gminą a IHR-em w Radzikowie. Przedwczoraj rozmawiałem z samym szefem IHR-u w Radzikowie, Michałem Rokickim. Wczoraj rozmawiałem też z jego przedstawicielem do spraw chyba inwestycji, Rafałem Stodulskim z Radzikowa. Stąd to spotkanie dzisiaj o 11 z panem Rafałem Kratą, a sprawa dotyczy między innymi realizacji naszej gminnej inwestycji budowa kanalizacji deszczowej we wsi Klawkowo. Ta kanalizacja o tyle deszczowa jest potrzebna, bo czasami tam z tyłu za świetlicą, no niestety, zalewa mieszkańców po większych opadach. Ale też przede wszystkim z myślą, że elementem składowym budowanej w tej chwili drogi powiatowej Klawkowo część druga do Berlinki jest też w części wsi odwodnienie tej drogi. I to odwodnienie tej drogi powiatowej też jest dla nas jak gdyby takim narzuconym terminarzem, kiedy my tę inwestycję musimy zrealizować. Stąd tempo tej inwestycji i terminarz jest też ściśle określony. Z tego co ja pamiętam, chyba do końca października musimy tą inwestycję zrealizować. Tą inwestycję w przetargu nieograniczonym wygrała firma Instal Nierzuchowice. Jakby ktoś chciał być wcipski, to polecam. Właścicielem jest Kazimierz Szczepański. Mój brat jest też Kazimierz Szczepański. To tak na marginesie. Firma długo na rynku tutaj, tak? Instal Nierzuchowice funkcjonuje. To tak na marginesie. Natomiast wcześniej od już świętej pamięci pana Szufrajdy wykupiliśmy około półhektarowy teren na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej do Klawkowa. Taki tam jest zbiornik wodny. Vis-a-vis Gańczy, po drugiej stronie, tak? Jest taki zbiornik wodny i ten teren jest gminny i to jest taki podstawowy zbiornik retencyjny wód opadowych z Klawkowa. Czyli wiecie, no jak jest nawałnica, no to te rurociągi szybkie, no musi być taki jakiś zbiornik retencyjno-wyrównawczy. Potem przechodzimy pod drogą wojewódzką i potem ta woda powinna lecieć przed Darkiem Gańczą, macie takie łąki, takie rozlewisko, czasami na wiosnę tam woda stoi i potem gdzieś 500 metrów dalej wchodzimy, rowy są tam infrastrukturą melioracji szczegółowej, czyli w gestii właścicieli pól. Za tymi łączkami 800 metrów zaczyna się, jest to rów IHR-u.
bo obsługuje z obu stron tereny rolne IHR-u. Ten rów po części przechodzi też w sąsiedztwie igieł, tam za zakładami, za ubojnią Andrzeja Skiby, w teren miasta. IHR chce, uzależnia zgodę na przejęcie placu budowy tego rowu od tego, czy my ten rów od nich przejmiemy na własność. Oczywiście też mają argumentację taką, że ten rów im w ogóle tam dzisiaj nie służył, że oni dzisiaj mają raczej problem z deficytem wody, niż z nadmiarem wody. Mam na biurku zdjęcia, które mi pan dyrektor Rafał Krata wczoraj tutaj przysłał, pocztę elektroniczną, jak ten rów jest tam zarośnięty i tak dalej, no, pewnie gdyby była nawałnica. No i też mają argumentację, że przepraszam, ale ten rów przede wszystkim jest potrzebny w ramach procesu inwestycyjnego w gminie Chojnice, bo przecież tym rowem mają płynąć wody opadowe ze wsi Klatkowa. Pewnie tak. Natomiast powstało też niezrozumienie ze strony moich współpracowników. Ten rów niekonserwowany przez lata, no nadzór miał starosta nad niekonserwowaniem lub konserwowaniem właściwym, a teraz Polskie Wody, tak? Tam sporo jest zakrzaczenia, olszyny. No i teraz też się okazuje, że w ramach przetargu było powiedziane, że ten pozyskany drzewostan, to drewno, będzie jak gdyby własnością wykonawcy. Czyli jak gdyby, no można powiedzieć, że o 50 czy 100 tysięcy ta oferta przetargowa za kwotę 2 milionów złotych łącznie, no to 100 tysięcy jak gdyby jest taniej, bo ten wykonawca weźmie to drewno. I oto teraz mają pretensje IHR w Radzikowie, bo mówię, że po raz pierwszy, panie wójcie, spotkaliśmy się z taką sytuacją, że my wyrażamy zgodę na wejście na nasz rów i wy zabieracie nasze drewno. Szczerze mówiąc, ja ich rozumiem. No bo jeśli tam trochę tego drewna jest, zgoda na wejście na... chociaż wiecie państwo, my często wyrażamy zgodę komuś za wycinkę drzewa, masz drewno, tak? Czyli, bo moglibyśmy powiedzieć, wiecie, tak jak teraz jest przebudowana droga krajowa, 22, idzie specustawa drogowa. Firma Port z Warszawy realizuje tę inwestycję za 178 milionów. Natomiast wiecie, tu na przykład trasy państwowe wycinają część drzewa i to biorą. To również dzisiaj za chwileczkę powiem panu dyrektorowi. To co byliście zainteresowani, wyciąć sobie sami to drewno? No bo co, ktoś ma wyciąć i potem uszczaplować i macie za darmo to drewno. Temat taki muszę wam powiedzieć, fajny. Także za chwileczkę o godzinie 11 właśnie z dyrektorem Kratą na ten temat rozmawiam. Stanowisko szefa IHR-u Michała Rokickiego jest takie, że IHR i samorządy powinny przyjaźnie ze sobą współpracować. Podzieliłem i podzielam jego pogląd. Natomiast kolejny temat, który mnie mój wczorajszy rozmówca Rafał Stodulski zaskoczył, to zapytałem się, czy jest w tej chwili analizowana oferta gminy Chojnice w temacie przejęcia dwóch zespołów pałacowo-parkowych w Chojnatach. Tam jest wycena tego parku i pałacu na kwotę około 1 000 000 zł i niestety w dużo gorszym stanie technicznym będącego pałacu w Nierzychowicach wraz z pięknym parkiem, też o powierzchni około 1,5 hektara. Muszę państwu powiedzieć, że długo na kolegium rady, czyli organ doradczy wójta, żeśmy analizowali, czy w ogóle przejąć te dwa zespoły pałacowo-parkowe. Dlatego, że te parki są same w sobie ogromną wartością. Te parki, można by je też pod kątem takim rekreacyjnym zrekultywować, tak? Jakieś ścieżki, jakieś ławeczki. Chociaż ekolog powie, po co, niech tam te ptaki w tej dziczy sobie żyją. Co nie znaczy, że ścieżka szutrowa od razu by te ptaszki wyprosiła. Natomiast oczywiście problemem są te obiekty, bo one są w ewidencji zabytków, one są w stanie technicznym Chojnaty średnim, Nierzychowice dostatecznym. A przypominam, że obowiązkiem każdego właściciela zgodnie z ustawą o ochronie zabytków jest dbałość o te obiekty. IHR sam przyznaje, że oni w tej chwili tam nie mają interesu, oni tam nie funkcjonują, tam tylko są mieszkańcy. Natomiast no, pewnie w formie dyplomatycznej też przypomnimy IHR-owi,
a na pewno przypomnimy, znając siebie, jaki jest ich obowiązek prawny, bo długo dyskutowaliśmy, czy przejąć te dwa zespoły pałacowo-parkowe, przejąć i wypracowaliśmy takie stanowisko, że okej, nie zamykamy drogi, ale za 50% wartości. Analizowaliśmy to tak, że w Chojnatach można w pewnych pomieszczeniach od razu zrobić świetlicę. No, zrobić świetlicę to wiecie, no, to nie tak hak hop. I takie pismo żeśmy wysłali do Echaru, do Radzikowa, że jesteśmy zainteresowani, czy wyrażamy zainteresowanie przejęciem tych obu zespołów pałacowo-parkowych, ale za kwotę nie niższą niż za połowę wartości wyceny przez biegłego rzeczoznawcę. I muszę Państwu powiedzieć, że jeszcze mieliśmy mieszane odczucia, czy to jest warte tego przejęcia. Oczywiście w Nierzychowicach pałac pusty, świetlica, ładna miejscowość. Oficyny boczne, dawna służba, tam mieszkają mieszkańcy. Oczywiście my nie myśleliśmy, żeby przejąć te pałace, żeby tam ludzi dyslokować, bo żeby dyslokować, to trzeba by było im nie gorsze warunki zaproponować. W Chojnatach, czyli pałac w Nierzychowicach jest pusty, te przybudówki, oficyny są zamieszkałe, nie wiem, czy przez 4 rodziny. W Chojnatach, chyba w tym pałacyku, ładnym pałacyku, jest chyba 8 mieszkań, chyba 4 rodziny mieszkają. Oni nie mają wykupionych mieszkań, no bo nie ma takiej możliwości. Natomiast no, wczoraj dowiedziałem się od pana Rafała Sodulskiego, że oni nie mogą przyjąć naszej propozycji, dlatego że no, jeśli by nam to przekazali za kwotę przez nas sugerowaną, czy za pół ceny na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego, to by ponieśli straty. Czyli nie mają interesu nam przekazywać czegoś, co przyniosłoby im straty. Dziwne to stanowisko, muszę Państwu powiedzieć, bo jeśli na mocy ustawy o ochronie zabytków będą musieli wpakować kilka milionów, to ja nie wiem, czy strata półmilionowa tutaj w tym momencie jest aż tak ważna. Pewnych rzeczy nie rozumieją albo sądują gminę Chojnice, że gmina Chojnice zajmie inny stan, nie zajmiemy innego stanowiska. Na pewno nie będę przedkładam radnym propozycji, żebyśmy to kupili za 1,8 miliona. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Gdyby była nawet ich deklaracja za pół ceny, to jeszcze i tak żeśmy sobie tutaj powiedzieli, że będziemy jeszcze tą ofertę analizować. Powiedziałem wczoraj panu Rafałowi Sodulskiemu, no to przepraszam, jeśli dzisiaj kierujecie się rachunkiem ekonomicznym, że macie wartość księgową, już nie wspomniałem o obowiązkach właścicieli wobec, bo to byłoby mało dyplomatyczne, ale dzisiaj zaraz panu dyrektorowi Rafałowi o tym powiem, to na jakiej to podstawie, żeście gdzieś 15 lat temu, ta sama instytucja, zrzekli się zespołu pałacowo-parkowego w Cołdankach, to sam przypadek, na rzecz KOWR-u. Czyli jeśli instytucja pokazuje, że jakiś obiekt, jakaś infrastruktura jest jej zbędna, no to możesz zrzec się na rzecz KOWR-u. Wtedy to Agencja Nieruchomości Rolnej, tak? Dzisiaj Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wiecie, co zmiana władzy, to nową nazwę przyjmują, pewnie, żeby stanowiska wymienić, tak? Bo to jest, no nieważne w tym momencie. I ja mówię, czym wtedy żeście się kierowali? Jeśli byście zrzekli się tych dwóch zespołów pałacowo-parkowych do KOWR-u, KOWR na mocy ustawy musi je przejąć i wtedy to my jesteśmy partnerem dla KOWR-u, że KOWR nie tylko, że bezpłatnie nam wtedy przekazuje te zespoły pałacowo-parkowe, ale też ma możliwości wsparcia finansowego na wyremontowanie choćby w części tych zespołów pałacowo-parkowych. Przypominam, że dawna Agencja Nieruchomości Rolnej, dzisiaj KOWR, dał nam w 100% pieniądze na wyremontowanie zespołu pałacowo-parkowego w Cołdankach. Nie wiem, ile to już było lat temu, 15, 18, przed daty. Także muszę Państwu powiedzieć, że sytuacja na razie patowa. Natomiast jeszcze raz to powtarzam. Przypomnę o IHR-owi, o ich ustawowym obowiązku w stosunku do obiektów zabytkowych. Z mojej strony to wszystko, co chciałem Państwu przekazać. Czy macie jakieś pytania? Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego weekendu.